Czy wiesz, że w przyszłości Ziemia doświadczała okresów tak zimnych, że stała się tak lodowata, że przypominała śnieżną kulę? Podczas gdy ludzkość zawsze miała obraz błękitnej, gościnnej Ziemi, okazuje się, że nie zawsze tak było. Zanim rośliny i zwierzęta zaczęły ją zaludniać, nasza planeta doświadczyła okresów na tyle zimnych, że jej powierzchnia była całkowicie pokryta lodem. W jaki sposób Ziemia, która leży w strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy i na której woda pozostaje w stanie ciekłym, zamieniła się w kulę lodu, a przede wszystkim jak wydostała się z tej sytuacji i stała się odpowiednia do rozwoju życia? Drogi podróżniku, witaj! Dziś cofniemy się do czasów super zlodowaceń, aby odkryć te lodowe światy, ale zanim wyruszysz na nową przygodę, pamiętaj, aby polubić wideo i zasubskrybować kanał, aby niczego nie przegapić. Dziękujemy i życzymy udanej podróży. Od momentu formowania się Ziemi atmosfera działa jak koc grzewczy. We wczesnych latach Słońce uwalniało o 30% mniej energii niż obecnie. Od tego czasu co miliard lat jego moc wzrastała o 7%, mimo to Ziemia była znacznie cieplejsza niż obecnie. Zjawisko to wynika z bilansu promieniowania. Jest to różnica między energią otrzymywalną od Słońca, a energią odbijaną przez kontynenty, oceany i atmosferę. Od samego początku dwutlenek węgla i metan działały jak tarcze grzewcze. Te dwa potężne gazy, cieplarniane, są odpowiedzialne za regulację temperatury powierzchni Ziemi. Tlen, metan i dwutlenek węgla są głównymi siłami napędzającymi zmiany klimatu Ziemi. We wczesnych dniach atmosfera ziemska składała się głównie z dwutlenku węgla. Jego stężenie jest stopniowo zmniejszane przez erozję związaną z pojawieniem się pierwszych kontynentów. Początkowo spadek ten był równoważony przez metan wytwarzany przez bakterie metanogenne. Stopniowo jednak pojawiają się bakterie produkujące tlen. Gdy bakterie metanogenne wymarły, stężenie metanu w atmosferze ziemskiej gwałtownie spadło. Klimat jest wynikiem równowagi między emisją gazów cieplarnianych, a ich pochłanianiem z atmosfery. Obecnie najważniejszym naturalnym źródłem dwutlenku węgla na Ziemi jest wulkanizm. Spływ wody reaguje następnie ze skłami kontynentalnymi, usuwając CO2 z atmosfery i wiążąc go w postaci węglanu, który gromadzi się jako osad na dnie morskim. Niemniej jednak ponad 3 miliardy lat temu, chociaż wulkanizm był już bardzo aktywny, powierzchnie kontynentów, a w konsekwencji erozja, były śmieszne, co skutkowało wysokim poziomem CO2 w atmosferze. Jak doszło do pierwszej epoki lodowcowej na Ziemi 2,4 miliarda lat temu? Jakie są przyczyny i konsekwencje każdego zlodowacenia dla Ziemi? Zanim odpowiemy na te pytania, przyjrzyjmy się, jak definiuje się epokę lodowcową. Epoka lodowcowa jest zdefiniowana jako epizod zlodowacenia, który miał miejsce w minionym okresie geologicznym. Spadek średnich temperatur powoduje rozszerzanie się pokrywy lodowej na całej planecie. Zjawisko to może trwać miliony lat. W całej swojej historii Ziemia doświadczyła co najmniej 5 poważnych epok lodowcowych. Obecnie naukowo udowodniono, że Ziemia przechodzi przez cykle zmian klimatycznych. Przyczyny tych zmian są różnorodne. Modyfikacja orbity Ziemi, zmiana w mocy Słońca, czynniki geologiczne. W rezultacie temperatury znacznie spadają w długich okresach. Jest to znane jako epoka lodowcowa. Podczas epoki lodowcowej temperatury dna morskiego znacznie spadają, co pozwala na rozwój dużych lodowców, porównywalnych wielkością do kontynentów na dużej części powierzchni planety. Pierwsze teorie na ten temat minionych epok lodowcowych powstały w XVIII wieku. W 1742 roku Pierre Martel, inżynier i geograf, badał rozproszenie gigantycznych głazów w przypadkowych formacjach w Dolinie Alpejskiej. Następnie odkryto podobne wzory głazów w innych częściach świata.
połowie XVIII wieku naukowcy rozważali możliwość wykorzystania lodu jako środka do przemieszczania tych skalistych materiałów, to geolog James Esmark jako pierwszy poparł istnienie ogólnoświatowej sekwencji epok lodowcowych. Później zaproponował teorię, że zmiany w klimacie Ziemi były odpowiedzialne za te epoki lodowcowe. W XX wieku naukowiec Milutin Milankowicz rozwinął koncepcję cykli, nazwanych na jego cześć cyklami Milankowicza, które wiążą długoterminowe zmiany klimatu z okresowymi zmianami orbity Ziemi wokół Słońca. Otworzyło to nowe podejście do przewidywania przyszłych poważnych zmian, jakim może podlegać Ziemia. Jak naukowcy odkryli, że Ziemia przeszła epokę lodowcową? Dowody na istnienie epok lodowcowych występują w trzech różnych formach: geologicznej, chemicznej i paleontologicznej. Każda z nich dostarcza naukowcom materiału do opracowania ogólnego zrozumienia skutków epok lodowcowych w ciągu ostatnich miliardów lat. Dowody geologiczne odpowiadają zdzieraniu skał, osadzaniu się nieskonsolidowanego materiału, rzeźbieniu dolin. Dowody geologiczne mają swoje ograniczenia, mogą one zostać zdeformowane lub wymazane w czasie, a ich dokładne datowanie może być trudne. Dowody chemiczne są definiowane przez zmiany w proporcjach izotopów skamieniałości, znalezionych w próbkach osadów i skał. Stosunek izotopów to stosunek liczby atomów dwóch izotopów w tej samej próbce. Aby zbadać ostatnie okresy lodowcowe i międzylodowcowe, naukowcy wykorzystują próbki rdzeni lodowych i osadów oceanicznych. Mogą one również zawierać pęcherzyki powietrza, co umożliwia analizę składu atmosfery w badanym okresie. Wreszcie, dowody paleontologiczne charakteryzują się zmianami w geograficznym rozmieszczeniu skamieniałości. Większość organizmów żyjących w ciepłych warunkach nie przetrwała epok lodowcowych, podczas gdy te, przystosowane do niższych temperatur, mają większe szanse na przetrwanie. Tak więc niska liczba skamieniałości na wyższych szerokościach geograficznych wskazuje na rozprzestrzenianie się czap lodowych. Naukowcy polegają na tych trzech rodzajach dowodów i licznych źródłach danych, aby uzyskać jak najbardziej spójne wyniki. Jednym z najcenniejszych miejsc wykorzystywanych jako wskaźnik starożytnego klimatu jest pokrywa lodowa Antarktydy, która dostarczyła informacji na ten temat temperatury i składu atmosfery w przeszłości. Little Dome Sea to miejsce wierdzeń położone na wysokości ponad 3200 metrów nad poziomem morza na płaskowyżu Antarktydy Wschodniej. Temperatury regularnie spadają tu do minus 50 stopni Celsjusza. Krajobraz jest pokryty białym dywanem, a pierwsza linia brzegowa znajduje się ponad 1000 km dalej. Od 2021 roku naukowcy wiercą w pokrywie lodowej, aby wydobyć 4-metrowe rdzenie lodowe. Celem jest dotarcie do warstw lodu o głębokości nawet 2700 metrów. Chodzi o to, aby móc cofnąć czas o 1,5 miliona lat i ujawnić nowe informacje na temat ówczesnego klimatu. 90% światowego lodu koncentruje się na Antarktydzie. Antarktyda zajmuje powierzchnię 14 milionów kilometrów kwadratowych. Ten gigantyczny biały kontynent jest bezcennym archiwum historii Ziemi. Lód o grubości tysięcy metrów zawiera informacje na temat temperatury i składu atmosfery. Naukowców interesuje zarówno sam lód, jak i uwięzione w nim pęcherzyki powietrza. Te ostatnie ujawniają stężenie różnych gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu. Wiercenia umożliwiły nam cofnięcie się w czasie o wiele lat. Jakie jest źródło tych zmian klimatycznych? Różne przyczyny są odpowiedzialne za pojawienie się epok lodowcowych. Niektóre z nich są współzależne. Orbita Ziemi wokół Słońca podlega cyklicznym zmianom w czasie, znanym jako cykl Milankowicza. W tych okresach odległość Ziemi od Słońca i jej nachylenie zmieniają się, powodując redystrybucję otrzymywanego światła słonecznego. Ruch płyt tektonicznych wpływa na zlodowacenia, którym podlega Ziemia, w zależności od położenia kontynentów, przepływ ciepłej wody w kierunku biegunów.
może zostać zakłócony lub zablokowany, co prowadzi do tworzenia się czap lodowych. Różnice w ilości skorupy kontynentalnej i oceanicznej wpływają na wiatry oraz prądy oceaniczne. Skład atmosfery, taki jak stężenie dwutlenku węgla i metanu, jest powiązany z ruchami pokrywy lodowej. Poziomy gazów cieplarnianych spadają wraz z ich postępem i rosną wraz z ich cofaniem się. Przyjrzyjmy się pięciu głównym epokom lodowcowym w historii Ziemi. Dwa i 40 miliarda lat temu Ziemia doświadczyła pierwszej epoki lodowcowej, która była również jedną z najdłuższych w jej historii. Było to zlodowacenie, Huronian. Zlodowacenie to rozpoczęło się 2,4 miliarda temu i trwało do 2,1 miliarda temu w erze paleoproterozoicznej. Oceany zajmują prawie 25% więcej niż ich obecna objętość ze względu na odgazowanie płaszcza Ziemi. Lawa z wulkanów jest bogata w potas i fosfor, co czyni ją wysokiej jakości nawozem. Pod wpływem wiatru i pogody lawa naturalnie pęka i kruszy się. Małe kawałki materiału osadzają się w szczelinach skał magmowych i gromadzą się tam w dużych ilościach. Ponieważ skały są porowate, zatrzymują nie tylko wilgoć, ale także ciepłą temperaturę idealną do rozwoju życia. Te pozornie niegościnne miejsca są ostatecznie sceną dla rozwoju pierwszych organizmów. Wśród tych mikrobów przenoszonych przez wiatr, pogodę lub pływy są cyanobakterie, rodzaj bakterii prokaryotycznych bez jądra. Te jednokomórkowe organizmy mogą żyć zarówno w wodzie, jak i na lądzie, w dużych koloniach. Ich metabolizm opiera się na fotosyntezie, produkują tlen, cyanobakterie w powietrzu przekształcają azot w amon i azotan, podczas gdy w oceanach wychwytują węgiel i wytwarzają wapień z stromatolitów. Połączenie fragmentów lawy i wzrostu sinic stopniowo tworzy glebę. Następnie stopniowo w tych samych, uprzywilejowanych środowiskach pojawiają się bardziej złożone organizmy, takie jak mchy i grzyby. Te ostatnie rozwiną metodę ukorzeniania, w szczególności mykeny. To częściowo dzięki nim życie po raz pierwszy stąpało po ziemi, ponieważ rozbijając skały umożliwiły one pierwsze naziemne osady. Dopiero później pyłki również przyczyniły się do rozprzestrzeniania się życia. Ziemia nie jest jeszcze zbyt sprzyjająca się rozwojowi bardziej złożonych form życia. Jest pokryta aktywnymi wulkanami, a toksyczne chmury są stale obecne. Ogromne płacie lawy pokrywają ziemię, gdy słońce zalewają śmiercionośnymi promieniami ultrafioletowymi. Chociaż cyanobakterie pozostają w wodzie, flora jest nadal szeroko rozproszona. Niemniej jednak, 2,4 miliarda lat temu miało miejsce ważne wydarzenie, które zmieniło oblicze Ziemi. Oblicze życia było to wielkie utlenianie. W tym czasie tlen w ziemskiej atmosferze był rzadkością. Pozostał uwięziony w minerałach lub zamknięty w wodzie. Wielkie utlenianie wpływa na wody, biosferę i atmosferę Ziemi. Może być postrzegana jako katastrofa lub szansa dla życia na Ziemi. Większość organizmów jest beztlenowa, ale cyanobakterie zaczynają rozwijać fotosyntezę tlenową. Zajmują one nową niszę ekologiczną i rozmnażają się bardzo szybko, wykorzystując energię słoneczną. Fotosynteza wytwarza produkt odpadowy, tlen, który cyanobakterie wydzielają do powietrza. Początkowo tlen jest pochłaniany przez utlenianie powierzchniowego żelaza, ale wraz ze wzrostem liczby sinic pochłaniacze tlenu stają się nasycone. Ta akumulacja tlenu w atmosferze ma katastrofalne konsekwencje dla organizmów beztlenowych, które nie mogą przetrwać w obecności tlenu. Tlen jest wysoce reaktywnym pierwiastkiem, który może zakłócać procesy metaboliczne organizmów beztlenowych poprzez tworzenie wolnych rodników. Te niestabilne cząsteczki mogą uszkadzać białka, kwasy nukleinowe i błony komórkowe, prowadząc do śmierci komórek. W rezultacie wiele z tych organizmów zostało wyeliminowanych, co doprowadziło do masowego wymierania organizmów beztlenowych. Zwiększony poziom tlenu utorował jednak drogę do ewolucji nowych form życia, lepiej przystosowanych do tych warunków. Tlen umożliwia znacznie wydajniejsze oddychanie komórkowe niż inne formy metabolizmu energetycznego. Innymi słowy, organizmy
zdolne do oddychania tlenowego mogą wytwarzać znacznie więcej energii z danej ilości składników odżywczych niż ich beztlenowe odpowiedniki. Niektóre organizmy ewoluowały tak, by wykorzystać tlen jako końcowy akceptor elektronów w swoich łańcuchach transportu elektronów, tym samym znacznie zwiększając wydajność produkcji ATP, którą można określić jako walutę energetyczną komórki. Ponadto enzymy przeciwutleniające, takie jak dysmutaza ponadtlenkowa lub katalazy, ewoluowały w celu neutralizacji toksycznych wolnych rodników wytwarzanych w reakcjach z tlenem, umożliwiając tym organizmom przetrwanie i rozwój w środowisku bogatym w tlen. Aby przetrwać, organizmy tlenowe nauczyły się wykorzystywać tlen do oddychania, eliminując wolne rodniki, które mogą utleniać cząsteczki i uszkadzać ich ciała. Ewolucja ta była możliwa dzięki trzem nowym aminokwasom, zintegrowanym z ich genomem: metioninie, tryptofanowi i selenocysteinie. Od tego czasu wszystkie organizmy tlenowe nauczyły się przetrwać w obecności tlenu, pod warunkiem, że pozostają w normalnych stężeniach. Jeśli przekroczy się te stężenia, tlen pozostaje bezwarunkowo trujący. Chociaż ta zmiana atmosfery była śmiertelna dla większości ówczesnych form życia, pojawiły się nowe organizmy w postaci eukariontów i metazoanów. Eukarionty obejmują wszystkie organizmy, zarówno jednokomórkowe, jak i wielokomórkowe, o ile zawierają jądro i organelle, wyspecjalizowane do oddychania. Obecnie eukarionty obejmują trzy główne królestwa świata żywego: rośliny, grzyby i zwierzęta. Drugą grupą organizmów, która się rozwinęła, są metazoany. Są one wielokomórkowe, składają się z jądra i organelli i żywią się materią organiczną. Ich komórki tworzą tkanki. Atmosfera jest całkowicie zdestabilizowana. Mikroorganizmy zużyły większość składników odżywczych potrzebnych do wytworzenia tlenu. Ale była jeszcze jedna konsekwencja dla klimatu. Podczas tego wielkiego wydarzenia tlenowego ilość tlenu atmosferycznego znacznie wzrosła, zmniejszając tym samym ilość metanu. Tlen łączy się z metanem, tworząc dwutlenek węgla i wodę. Te ostatnie nie zatrzymują ciepła tak dobrze jak metan. W tym samym czasie doszło do masowego wymierania większości form życia, które były wówczas beztlenowe. Tlen był dla nich toksyczny. W tym samym czasie aktywność wulkaniczna spowolniła na 250 milionów lat. Wydarzenia te połączyły się w celu wytworzenia mniejszej ilości dwutlenku węgla w atmosferze, co spowodowało znaczne zmniejszenie efektu cieplarnianego. Temperatury spadły, a planeta weszła w epokę lodowcową. Po raz pierwszy powierzchnia Ziemi została całkowicie pokryta lodem. Ta nagła zmiana klimatu jest związana z transformacją atmosfery, która nastąpiła wraz z ewolucją życia. Procesy fotosyntezy przeprowadzane przez bakterie prokaryotyczne uwolniły tlen. Jednocześnie tworzący się wapień zatrzymuje CO2, znacznie zmniejszając jego ilość w atmosferze. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych doprowadziło do spadku temperatury na Ziemi, tym że Słońce dostarczało tylko 85% energii, którą dostarcza dzisiaj. Temperatury osiągały nawet minus 50 stopni Celsjusza. Przez dziesiątki tysięcy lat woda obecna w tym czasie zmieniła się w lód. Albedo wzrasta, podkreślając chłodzenie i zamarzanie. Przez miliony lat Ziemia przypominała ogromną kulę lodu o temperaturze powierzchni 10 stopni Celsjusza. Naukowcy uważają, że epoka lodowcowa Huronian doprowadziła fotosyntezę do niemal całkowitego zatrzymania. Zodowacenie Huronian wystąpiło na bardzo wczesnym etapie historii Ziemi, niedługo przed istnieniem dinozaurów lub większości form życia, które znamy dzisiaj. Jego prawdopodobne konsekwencje zostały wymazane przez miliardy lat ewolucji geologicznej, która nastąpiła później. Dowody z tego okresu zostały obalone przez późniejsze zmiany geologiczne. Niemniej jednak naukowcy byli w stanie prześledzić powstawanie rozległych osadów lodowcowych. Nagromadziły się one w postaci skał osadowych, głównie dilitów, powstałych w wyniku zagęszczenia osadów kontynentalnych, zawierających materiał niesiony przez lodowce oraz laminitów.
aktywność lodowcowa modyfikuje krajobraz, tworząc jeziora i doliny. Taki spadek temperatury musiał również zmienić cyrkulację oceaniczną i skład atmosfery. Zlodowacenie miało również wpływ geochemiczny, modyfikujący cykl pierwiastków, takich jak żelazo i tlen w oceanach. Wreszcie ta zmiana klimatu narzuciła trudne warunki przetrwania formom życia, które pozostały w tym czasie, co z pewnością miało wpływ na ich ewolucję, także na przyszłe formy życia. A jednak życie przetrwało. Zasadniczo, poniżej temperatury zamarzania wody funkcje metaboliczne organizmu zostają przerwane. Gdy woda krystalizuje, wnika do cytoplazmy i organizmów. Tkanki komórkowe ulegają zniszczeniu. Organizm umiera. Jednak życie drobnoustrojów może przetrwać w tak pozornie wrogim środowisku. A dowodem jest na to powrót do życia po epokach lodowcowych. Po uwięzieniu w lodzie, niektóre mikroby kontynuują metabolizm w znacznie niższym tempie niż normalnie, w zależności od temperatury i ilości dostępnego pożywienia. Inne zawieszają wszelkie zużycie energii lub tworzą zaradniki, aby przetrwać przy braku energii. Wraz z poprawą warunków uruchamiane są mechanizmy naprawy uszkodzeń komórkowych. Życie drobnoustroju w obliczu głodu będzie reagować na różne sposoby. Niektóre organizmy ucierpią, podczas gdy inne zareagują w inny sposób. Mogą one rozwijać ultramikrokomórki, syntetyzować białka stresu lub wyrażać geny głodu, aby stać się bardziej odpornymi. Innym rozwiązaniem jest zmniejszenie metabolizmu i przejście w stan uśpienia lub tworzenie zarodników. Szok zimny i spadające temperatury również stawiają różne wymagania mikrobom. Rozwijają one metody przeciwdziałania utracie płynności błon, zmniejszonej szybkości procesów enzymatycznych i uszkodzeniu komórek. Lód poddany ekstremalnie niskim temperaturom, np. podczas zlodowaceń, wykazuje niezwykłe właściwości. Można w niej znaleźć żyły cieczy. Są to nierozpuszczalne zanieczyszczenia w strukturze krystalicznej, które koncentrują się w fazie ciekłej i tworzą sieć przypominającą żyły o wielkości zaledwie kilku mikrometrów. Te słynne żyły zawierają płynną wodę, składniki odżywcze i biomolekuły, stanowiąc prawdziwą oazę dla metabolizmu uwięzionych tam mikroorganizmów. Jednak mikroorganizmy muszą być w stanie tolerować pH tak niski jak zero, jeśli chcą czerpać korzyści z energii obecnej w kwaśnych żyłach lodowych. Kwasoluby, najczęściej spotykane w żyłach płynnych, to komórki eukariotyczne, bakterie i archeony. Istnieje również powierzchnia ziaren mineralnych ciągniętych przez lód, która tworzy cienką warstwę wody, która pozostaje w stanie ciekłym. Umożliwia to mikroorganizmu pozyskiwanie składników odżywczych i potrzebnej im energii. Będą one musiały dostosować się, aby utrzymać płynność cytoplazmy, nawet w obliczu temperatury minus 50 stopni Celsjusza. Pomimo katastrofalnej sytuacji, jaką dotknęła Ziemię podczas epoki lodowcowej, jej jądro pozostaje aktywne. CO2 emitowany przez wulkany gromadzi się pod lodem i jest nagle uwalniany do atmosfery, wzmacniając efekt cieplarniany i podnosząc temperaturę powierzchni. Deglacjacja następuje w ciągu zaledwie kilkudziesięciu tysięcy lat. Wulkany pomogły również zachować życie, dzięki nim niektóre obszary są wolne od lodu. Dzięki nim wiele gatunków było w stanie przetrwać epizody zlodowacenia. Gdy tylko klimat ponownie staje się łagodniejszy, gatunki stopniowo kolonizują regiony otaczające te schronienia geotermalne. Badania przeprowadzone w pobliżu tych stref geotermalnych wykazały bogactwo różnorodności biologicznej, które zmniejsza się wraz z odległością. Od zlodowacenia Huronian minęły setki milionów lat. Od tego czasu Ziemia została odbudowana. 800 milionów lat temu składała się z jednego, rozległego kontynentu, Rodinii, otoczonego gigantycznym oceanem, Mirowią. W tym czasie średnia temperatura wynosiła 10,5 stopnia Celsjusza, a młode Słońce emitowało 6% mniej światła niż obecnie. Dzień trwał mniej niż 22 godziny, a rok składał się z 13 miesięcy. Dzisiejsza Ameryka Północna stanowi serce Rodinii. Australia leży na naszych szerokościach geograficznych, a Antarktyda prawie na równiku. W wyniku ruchów magmowych i aktywności wulkanicznej Rodinia zaczęła się rozpadać około 750 milionów lat temu. Początkowo podzieliła się na dwa bloki,
w środku których narodził się nowy ocean, Pantarassa, przodek Oceanu Spokojnego, część, która dziś reprezentuje Amerykę Północną. Kieruje się w stronę pokrytego lodem bieguna południowego. Ziemia w północnej części Rodinni kieruje się w stronę bieguna północnego. Pomiędzy tymi dwiema połówkami znajduje się krater Kongo. Jest to twarda, stabilna strefa, która kiedyś została skonsolidowana z litosferą. Kilka milionów lat później te trzy części ponownie się połączą, tworząc nowy superkontynent o nazwie Panotie. Zdarzenia związane z tym przyszłym spotkaniem dadzą początek górom o regionie panafrykańskiej. W tym czasie środkowe fale oceaniczne nie są zbyt aktywne, a średnie temperatury spadają. Podczas zlodowacenia Warangi, Ziemia przeszło dwa epizody lodowcowe. Pierwszy, znany jako zlodowacenie sturcjańskie, rozpoczął się 720 milionów lat temu i zakończył 660 milionów lat temu. W ciągu następnych 10 milionów lat temperatury ponownie wzrosły, tworząc okres międzylodowcowy. Drugi epizod lodowcowy, znany jako zlodowacenie Marino, miał miejsce między 650 a 630 milionami lat temu. Te okresy silnego zlodowacenia są uznawane za najbardziej dotkliwe w historii Ziemi. Od ostatniej epoki lodowcowej na Ziemi nastąpiło odrodzenie różnorodności życia. Pojawiły się nowe rodzaje glonów, takie jak chromofity, gatunek ewolucyjny grupujący organizmy z chlorofilem, ale także haptofity, podział jednokomórkowych glonów charakteryzujący się obecnością szczególnego zakończenia zwanego haptonem lub dinoflagellaty, klasa wysoce zróżnicowanych jednokomórkowych wodnych organizmów eukariotycznych. Istnieją również strzępki, włókna tworzące grzybnie i zarodniki grzybów, jednak w tym okresie nie znaleziono żadnych śladów zwierząt, takich jak hydry czy gąbki. Część starożytnej Rodinni, które docierają do biegunów, nie są ciepłe. Powstają ogromne połacie lodu. Gleby i oceany zamarzają na setki metrów. Czaby polarne docierają do równika. Rozpoczyna się pętla sprzężenia zwrotnego, ponieważ lód odbija więcej promieni słonecznych niż ciemniejsze oceany. Cała planeta zamarza. Temperatury spadają do minus 50 stopni Celsjusza, a grubość lodu oceanicznego osiąga ponad kilometr. Ziemia dosłownie staje się śnieżną kulą. Dystrybucja węgla ulega głębokim zmianom, co prowadzi do zmniejszenia oceanicznej produktywności organicznej. Fotosynteza zostaje zatrzymana na miliony lat. Spływająca woda nie jest już czynnikiem erozyjnym. Atmosfera na Ziemi jest niepokojąca. Słońce, choć obecne, świeci mniej jasno. Powietrze jest suche, zimne i niezdatne do oddychania. Opady śniegu są rzadkie, ale potężne wiatry wnoszą trochę dynamiki do tej opustoszałej krainy. Woda w stanie ciekłym nie krąży. Sytuacja wydaje się katastrofalna dla życia, a jednak na dnie oceanu trwa życie w postaci glonów i bakterii. I nie tylko trwa, ale organizmy wielokomórkowe również pojawiły się tuż po tej epoce lodowcowej. Jak to było możliwe, skoro wszystko wydaje się tak niekorzystne dla koncentracji składników odżywczych i tlenu potrzebnych do podtrzymania życia? Naukowcy przeprowadzili symulacje komputerowe, aby odtworzyć efekt kuli śnieżnej przy równoważnym tempie zlodowacenia. Okazuje się, że w pobliżu równika nadal istnieją strefy schronienia, których ocean nie zamarzłby. W ten sposób organizmy ekstremofilne były w stanie odizolować się w zamkniętym środowisku. Ostatecznie ewolucja była kontynuowana, a nawet przyspieszona. Życie drobnoustrojów mogło nawet przetrwać i rozwijać się w stałym lodzie. Lodowce odgrywały lokalną rolę w natlenianiu oceanów. Niektóre metale, takie jak żelazo i mangan, były nadprezentowane w utlenionych formach, co świadczy o znacznej lokalnej podaży tlenu. Im dalej od linii uziemienia, tym rzadsze formy utlenione. Linia uziemienia to strefa między częścią, w której lód pływa, a częścią, w której spoczywa na lądzie. Podczas tej epoki lodowcowej linia uziemienia mogła być prawdziwym rajem wypełnionym tlenem. Tlen ten pochodzi z małych pęcherzyków powietrza, zamkniętych w ubitym śniegu, który tworzył lodowce. Na liniach uziemienia
pęcherzyki te były uwalniane do płynnego oceanu, gdy lód topniał i ocierał się o szorstką skałę macierzystą. Nawet gdy lód schodzi do równika, wulkanizm trwa, a CO2 i metan są stale emitowane do atmosfery. Gdy stężenie dwutlenku węgla osiągnie 350-krotność dzisiejszego poziomu, efekt cieplarniany stanie się wystarczający, aby odwrócić sytuację lodowcową i stopić lód. Życie może zostać wznowione. Prace przeprowadzone przez Noa Planowskiego w Stanach Zjednoczonych pokazują, że erozja kontynentu podczas topnienia lodu uwolniła duże ilości fosforu. Jego wysoka obecność w oceanie przyczyniłaby się do proliferacji fitoplanktonu, a w konsekwencji do uwolnienia tlenu do atmosfery. Milion lat. Tyle czasu zajęłoby stopienie grubego płaszcza lodowego, pokrywającego planetę. W rezultacie powstają duże ilości osadów wapiennych, które nakładają się na osady ery Varanger. W ciągu kolejnych milionów lat pojawiły się pierwsze bardziej złożone zwierzęta. Ocalałe cyjanobakterie wznowiły proces fotosyntezy, masowo uwalniając tlen. Powietrze zmieniło się, fauna drobnoustrojów zróżnicowała się i pojawiły się nowe formy życia. Są one znane jako fauna Ediacara. Te prymitywne zwierzęta o miękkich ciałach, choć nadal bardzo proste w porównaniu z dzisiejszymi zwierzętami, stanowią wielki krok naprzód w świecie życia zwierząt. Żyją głównie na dnie morskim i mają twarde powłoki, które pozwalają im być skamieniałymi. Większość tych zwierząt jest płaska. Dicksonia jest rekordzistą z grubością zaledwie 5 mm przy rozmiarze, który może osiągać ponad 1 metr. Ułatwiało to natlenianie tkanek bez konieczności stosowania narządów do transportu rozpuszczonych gazów. Dicksonia to żebrowany, owalny okaz bez ust, odbytu i układu pokarmowego. Żywi się błonami bakteryjnymi, wyściełającymi dno morskie. Różne organizmy w faunie Ediacara przypominają meduzy, stawonogi lub formy podobne do liści. Niektóre nie przypominają niczego znanego dzisiaj. Większość skamieniałości znalezionych w tym czasie nie pasuje łatwo do dzisiejszych rodzajów. Komórki do tej pory rozmnażały się przez podział. Były teraz w stanie skleić się ze sobą dzięki białku, zwanemu kolagenem, tworząc pierwsze zwierzęta wielokomórkowe. Te ostatnie zostały zredukowane do ich najprostszego wyrazu, to znaczy prostego skupiska komórek połączonych razem dla korzyści, jakie wszystkie z nich czerpią. Nie ma jeszcze układu nerwowego, naczyniowego ani trawiennego. Gąbka jest najstarszym znanym zwierzęciem, które powstało. Obecnie ta żywa skamielina liczy około 10 tysięcy gatunków. Ciało gąbki jest miękkie i poprzecinane licznymi maleńkimi otworami zwanymi porami. To właśnie przez te pory woda przepływa i jest filtrowana w celu wydobycia składników odżywczych potrzebnych gąbce. Ciało jest podtrzymywane przez szkielet złożony z wapienia lub krzemu. Gąbki mają niezwykłą zdolność do regeneracji. Po usunięciu części odrasta ona bez uszkodzeń. Gąbki mają bardzo szeroki zakres występowania, kolonizując zarówno słodkie, jak i słonawe wody morskie, od głębokości ponad 5000 metrów do płytkiej głębokości i we wszystkich klimatach. Po okresie spokoju klimat podobnie stał się kapryśny, a nowe zlodowacenie miało miejsce w okresie górnego ordowiku i syluru około 460 do 420 milionów lat temu. W okresie ordowiku, który rozpoczął się 485 milionów lat temu, kontynenty zostały zgrupowane, tworząc superkontynent Gondwanę. Powstał on w wyniku pęknięcia Rodinii. Historia naszej planety jest przerywana przez łączenie się i oddzielanie jej lądów pod wpływem tektoniki płyt, a kontynenty nigdy nie przestają się poruszać. Podczas gdy Gondwana osiada na biegunie południowym, trzy inne mniejsze kontynenty, Laurentia, Syberia i Baltika oraz ich wyspy kierują się na północ, aby znaleźć ciepły dom w pobliżu równika. Tutaj doświadczają kaprysów tropikalnego klimatu, gorącego słońca i gwałtownych opadów deszczu. Deszcz spadający z nieba niesie ze sobą dwutlenek węgla z atmosfery.
połączeniu z ciepłem skał ulegają rozpuszczeniu. Jony zawierające węgiel są uwalniane i przenoszone przez spływ do oceanów. Zwierzęta morskie wykorzystują je do budowy swoich skorup i szkieletów. Kiedy umierają, materiał węglanowy jest przechowywany w osadach na dnie morskim. W dłuższej perspektywie proces pobierania węgla z atmosfery i zakopywania go na dnie oceanu znacznie zmniejsza ilość atmosferycznego CO2. CO2 uwalniane przez wybuchające wulkany nie wystarcza, aby zrekompensować te straty. Efekt cieplarniany maleje, a temperatury na Ziemi również zaczynają spadać. Ta epoka lodowcowa nie jest jednak epoką lodowcową. Nie mówimy tutaj o Ziemi w kształcie kuli śnieżnej. Jest nawet prawdopodobne, że na wczesnych etapach przyczyniła się ona do rozwoju bioróżnorodności. W tym okresie wzrosła liczba rodzajów zwierząt morskich, znana jako Wielkie Zderzenie Bioróżnorodności Ordowiku, Great Ordovician Biodiversification Event, GOBE. Szybka dywersyfikacja planktonu sprzyja rozwojowi fauny żyjącej na dnie oceanu. Kambryjskie trylobity, nieartykułowane ramienionogi i eokrynoidy ustąpiły miejsce głowonogom, krynoidom i przegubowym ramienionogom. Morze kontynentalne są płytkie i bogate w życie. Pojawiają się pierwsze rafy koralowe. Mięczaki stają się powszechne, zwłaszcza małże, ślimaki i nautiloidy. Pojawiają się koralowce, kolonizując ocean i budując ogromne rafy jak prawdziwe ekosystemy. Pomogły one wzbogacić faunę morską. Pod koniec Ordowiku w oceanach roiło się od gatunków, z których każdy był bardziej zróżnicowany niż poprzedni. Od rozgwiazd i gąbek po morskie skorpiony i inne niezwykłe gatunki niezdarnie pływających prymitywnych ryb. W tym czasie pojawiły się również pierwsze duże drapieżniki. Do tego czasu zwierzęta były prawie wyłącznie bentosowe, pozostając blisko dna morskiego, ale głowonogi, ordoceridowe, były pierwszymi, które pływały w otwartej wodzie. Trylobity powinny mieć się na baczności, ponieważ zbliża się terror morski. Tutaj widzimy Gameroceras. Ma prosty stożek o długości kilku metrów i macki, którymi może machać ze wszystkich stron. Jego wyłupiaste oczy pozwalają mu dostrzec ofiarę w poszukiwaniu następnego posiłku. Jednym pociągnięciem dzioba pancerz trylobita pęka na dwie części. Od tego momentu cała sieć pokarmowa staje się bardziej złożona. Bioróżnorodność może docenić spadek temperatury w porównaniu z kambrem, ale będzie miała trudności z poradzeniem sobie w kolejnym wyzwaniem. Zadowacenie andyjsko-saharyjskie przyczyniło się do jednego z pięciu największych masowych wymierań w historii Ziemi, znanego jako wymieranie ordowicko-sylurskie. W wyniku tego wymierania 70% gatunków zniknęło z powierzchni Ziemi, a jakie było pochodzenie tego zlodowacenia? Daleko, kilka tysięcy lat świetlnych od Ziemi, gwiazda eksplodowała w supernowej. Gigantyczny wybuch energii uwalnia promienie gamma, które docierają do Ziemi z prędkością światła. Promienie te przenikają do atmosfery, zmieniając warstwę ozonową i zaciemniając planetę. Azot i tlen przekształcają się w toksyczny gaz, dwutlenek azotu. Ten ostatni pochłania planetę do tego stopnia, że blokuje przepływ światła słonecznego. Teoria ta ma niewielkie poparcie w społeczności naukowej, ponieważ główną przeszkodą w jej akceptacji jest trudność w jej udowodnieniu, ponieważ ślady supernowy już dawno zniknęły. Jednak inna przyczyna mogła mieć wpływ na ówczesny klimat. Chociaż jasność Słońca była o około 4,5% mniejsza niż obecnie, w okresie późnego Ordowiku spadek, który w dzisiejszych warunkach klimatycznych doprowadziłby do zlodowacenia, stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, było znacznie wyższe, osiągając poziomy do 18 razy wyższe niż obecnie. To wysokie stężenie CO2 normalnie wywierałoby silny efekt cieplarniany, równoważąc niższą jasność Słońca. Równolegle do tych czynników trwała orogeneza Apalaczów, proces geologiczny trwający od około 325 do 260 milionów lat. Zjawisko to było wynikiem subdukcji oceanicznej, płyty tektonicznej pod północnoamerykańską płytą kontynentalną. Ten proces geologiczny przyczynił się do ogromnego obniżenia poziomu dwutlenku węgla w atmosferze. Wyjaśnienie leży w mechanizmie wietrzenia krzemianów,
reakcji chemicznej przyspieszone przez nowo utworzone góry, która wychwytuje dwutlenek węgla z atmosfery i przechowuje go w skorupie ziemskiej. Ponadto ruchy płyt tektonicznych doprowadziły do znacznych zmian w rozmieszczeniu kontynentów, co mogło wpłynąć na prądy oceaniczne i atmosferyczne, modyfikując w ten sposób klimat. Do tego możemy dodać wahania orbitalne Ziemi, które również mogą wpływać na klimat poprzez zmianę padania promieniowania słonecznego na powierzchnię Ziemi. Niezależnie od przyczyny, zlodowacenie jest w toku. Gdy lód gromadzi się na kontynentach, poziom mórz spada. Płytkie obszary morskie ulegają zmniejszeniu. Pierwsze ogniwa łańcucha pokarmowego zostają naruszone, co skutkuje głodem dla wszystkich organizmów. To, co kiedyś było oceanem tętniącym życiem, zostało całkowicie zniszczone. W ciągu nieco ponad 500 lat zniknęła 1/3 istniejącej fauny. Kolejne 100 tysięcy lat później głód nadal trwa. Lodowce wyssają wodę z oceanu. Owice są osuszane, wysychają. Morze cofa się o kilkaset metrów, ale po raz kolejny życie zwycięży. Poniżej pewnej głębokości organizmy mogą znaleźć schronienie. Nautiloidy i euryptyrydy szukają schronienia na dnie morza. Inne zwierzęta przystosowują się do zimnej wody. Tak jest w przypadku Astrapisa. Ta mała prymitywna ryba z rodziny Ostracoderm, niewiele większa od dłoni, nie ma płetw i porusza się za pomocą tylnej części ciała. Aby się pożywić, zasysa małe bezkręgowce żyjące na dnie morskim lub szczątki martwych zwierząt. Jego skóra jest bardzo wrażliwa na wibracje, co umożliwia mu ucieczkę przed ówczesnymi drapieżnikami. Astrapis jako pierwszy posiadał prymitywny kręgosłup. To stworzenie na pierwszy rzut oka stosunkowo nieistotne jest w rzeczywistości pierwszą znaną rybą kręgową, linia ta dała później początek ptakom, gadom i ssakom. Astrapis okazał się szczególnie odporny na nową epokę lodowcową. Podąża za cofającym się oceanem. Jest wybredny i żywi się wszystkim, co znajdzie. Toleruje również zimną wodę lepiej niż inne stworzenia wodne. Astrapis przystosowuje się do tej nowej próby i wkrótce rodzi się nowa odmiana ryb. Zostały one wyposażone w pierwsze skrzela, umożliwiając im łatwiejsze wchłanianie pokarmu. Minęło kolejne 500 tysięcy lat, zanim planeta zaczęła się ocieplać. W końcu lodowce stopniały, ale dla gatunków, którym udało się przetrwać epokę lodowcową, był to nowy przewrót klimatyczny. Żniwo było ciężkie. Ponad 70% gatunków zniknęło na zawsze. Dzięki ogromnej odporności natury życie zostanie wznowione i napisze nowy rozdział w historii Ziemi. Oceany zostaną ponownie zarobione przez zadziwiające gatunki, a planeta stopniowo powróci do swojego tropikalnego klimatu aż do następnej epoki lodowcowej, która rozpocznie się w okresie karbońskim około 320 milionów lat temu. Jesteśmy w Dewonie. Ponad 400 milionów lat temu był to kluczowy okres dla kręgowców, ale także dla roślinności. Ziemia jest nadal w większości pokryta ogromnym oceanem Pantalassa. Protogondwana powoli przesuwa się na północ. Ma zderzyć się z młodym kontynentem Laurussia, utworzonym kilka milionów lat wcześniej. Te dwa bloki kontynentalne zjednoczą się na początku następnego okresu karbonu, tworząc jeden superkontynent, Pangea. W tym czasie nie było czap lodowych, a Ziemia cieszyła się stosunkowo łagodnym klimatem. Około 25 stopni Celsjusza. Było ciepło, a roślinność dalej kwitła i podbijała Ziemię. Pierwsze rośliny lądowe, charakteryzujące się porostami i mchami, pojawiły się około 500 milionów lat temu. Przez miliony lat pełzające rośliny ewoluowały, paprocie i rykopody, aż w okresie karbońskim ponad 350 milionów lat temu stało się bogatą i obfitą roślinnością po raz pierwszy w historii Ziemi. Dzięki ciepłym, wilgotnym temperaturom rozmnożyły się pierwsze owady. Na razie są one jedynymi mieszkańcami lądów. Obecnie nie ma roślinożerców. W rezultacie rośliny dosłownie kolonizują Ziemię. Powstały pierwsze lasy. Roślinność zróżnicowała się i stała się obfita. Duże paprocie drzewiaste rosną obok kilkumetrowych likopodów. Pojawiają się pierwsze rośliny liściaste. Dzięki fotosyntezie i powstającemu tlenowi
atmosfera ziemska zostaje wzbogacona w tlen, co nie pozostanie bez konsekwencji. Rzeczywiście, wzrost poziomu tlenu w połączeniu z wysokim ciśnieniem atmosferycznym sprzyjał najbardziej energochłonnym metabolizmom, a to, że kręgowce lądowe urosły do tytanicznych rozmiarów. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest ważka Meganeura o rozpiętości skrzydeł do 75 cm. Innym jest Artropleura, daleki przodek krocionogów, który mierzy do 1,80 cm długości. Rosnący poziom tlenu sprawił również, że roślinność stała się bardziej odporna na ogień. W tym czasie pojawiły się również rośliny kwitnące. Zwiększony rozwój roślin prowadzi do absorpcji dużych ilości atmosferycznego CO2, co znacznie zmniejsza efekt cieplarniany. Gromadzi się lignina i celuloza z pni drzew i resztek roślinnych. Uruchamia się polarny proces klimatyczny. Lata są teraz zbyt zimne, by zimowy śnieg mógł stopnieć. Śnieg gromadzi się i wytwarza ciśnienie wystarczające do powstania lodu. Albedo wzrasta, gdy pokrywa lodowa i pokrywająca kontynent rozszerza się. Uruchamia się pętla sprzężenia zwrotnego, a lód rozciąga się coraz dalej. Pod wpływem tej zmiany klimatu rośliny są zmuszone do spowolnienia swojej ewolucji. Wysoki poziom tlenu wywołuje pożary, powiem panującej wilgotności. Połączenie wolniejszego wzrostu roślinności i występowanie pożarów powoduje dalszy wzrost dwutlenku węgla w atmosferze, zapobiegając efektowi kuli śnieżnej poprzez ocieplenie cieplarniane. Z biegiem lat spadek albedo prowadzi do cieplejszych lat i łagodniejszych zim, ograniczając głębokość pokrywy śnieżnej na obszarach, na których rosną lodowce. Topnienie lodu spowodowane globalnym ociepleniem prowadzi do wzrostu poziomu mórz, które teraz pokrywają strefy beztlenowe, które wcześniej zatrzymywały węgiel. Ziemia ma teraz mniejszą powierzchnię do sekwestracji węgla. Większa część dwutlenku węgla powraca do atmosfery. Sodowacenie Karoo zakończyło się 260 milionów lat temu, dzięki czemu poziom tlenu w atmosferze Ziemi zbliżył się do obecnego. Od tego czasu nie było żadnej epoki lodowcowej, aż do tej, w której obecnie się znajdujemy. Pirocenu czwartorzędu, która rozpoczęła się około 2,58 miliona lat temu pod koniec pliocenu. Obecnie wciąż znajdujemy się w ostatniej wielkiej epoce lodowcowej. Rozpoczęła się ona w górnym pliocenie około 2,58 miliona lat temu. Obecnie doświadczamy okresu międzylodowcowego, co znajduje odzwierciedlenie w cofaniu się lodowców, którym towarzyszy globalne ocieplenie. Obecna epoka lodowcowa znana jest jako zlodowacenie pliocensko-czwartorzędowe. Od samego początku Ziemia przeszła kilka okresów lodowcowych i międzylodowcowych. Pokrywy lodowe przesuwają się i cofają w skali czasowej od 40 tysięcy do 100 tysięcy lat. W przeszłości pokrywały one cały glob. Obecnie są one ograniczone do Grenlandii, Antarktydy i kilku mniejszych lodowców, takich jak ten pokrywający wyspę Baffina. 2,58 miliona lat temu kontynenty wyglądały mniej więcej tak jak obecnie. Naukowcy szacują, że od początku tego okresu nie przesunęły się względem siebie o więcej niż 100 km. W poprzednim okresie główną zmianą było połączenie między Ameryką Północną i Południową. W rezultacie powstał przesmyk panamski, powodując zanik ciepłych prądów równikowych i początek cyklu ochładzania Atlantyku. Klimat stopniowo stawał się suchszy i chłodniejszy. Pojawiła się pokrywa lodowa Grenlandii, a pokrywa lodowa Antarktydy zgęstniała. Trwa kolizja płyty afrykańskiej z europejską. Alpy nadal ulegają orogenizacji, połączenie z ruchami tektonicznymi. Zjawiska erozji i zatrzymywania atmosferycznego CO2 w postaci węglanów są kontynuowane, zmniejszając stężenie CO2 w atmosferze. Zjawiska te prowadzą do globalnych zmian klimatycznych. Rasy tropikalne kurczą się, a tylko niewielka ich część pozostaje w okolicach równika, sawanny i trawy. Podbijają obecnie wszystkie kontynenty. Umiarkowane lasy liściaste występują na średnich szerokościach geograficznych, a drzewa igraste i tundra na wysokich szerokościach geograficznych. Antarktyda jest prawdziwą zamarzniętą pustynią. Fauna morska i lądowa, choć prymitywna, jest obecnie nowoczesna. Połączenie Ameryki Północnej i Południowej
oraz uformowanie się przesmyku panamskiego spowodowało znaczną wymianę międzyamerykańską. Szeroka gama zwierząt może teraz migrować z południa na północ i z północy na południe. Ssaki, gady, płazy, stawonogi, a nawet mierotne ptaki. Ssaki, reprezentowane przez gryzonie, stodonty i oposy, są szeroko rozpowszechnione w Ameryce Północnej. Znajdziemy tu również Gompotherium, wymarły gatunek bardzo przypominający dzisiejsze słonie. Ma cztery prawie pionowe kły i krótki, podobny do tapira wysysacz, który opada z powrotem na dolną szczękę. Leniwce, gryptodony i pancerniki migrują na północ przez przesmyk panamski. Mięsożerne są zróżnicowane. Należą do nich psy, niedźwiedzie i psowate. W Eurazji, podczas obecność naczelnych maleje, gryzonie są szeroko rozpowszechnione. Gigantyczne gatunki gryzoni wędrują po powierzchni planety. Z kamienia gigantycznego gryzonia Jose Portiagisa Monesi została odkryta na plaży w Urugwaju w 1987 roku. Wydaje się być największym i najcięższym znanym obecnie gryzoniem. Jego najbliższym krewnym jest Pacarana, gryzoń ważący od 10 do 15 kg i żyjący w tropikalnych lasach deszczowych Andów. Ale ten ostatni nie może się równać Jose Portiagisa Monesi, który mierzy do 3 metrów długości i waży nawet tonę. Sama jego czaszka mierzy 57 cm. Dla porównania jest tak wysoki jak żubr. Jego morfologia jest podobna do morfologii świnki morskiej, ale proporcjonalnie wielkości hipopotama. Jego szczęka jest wyjątkowo silna. W Afryce naczelne nadal ewoluują i dominują zwierzęta kopytne. W tym czasie pojawili się też pierwsi ludzie oraz żyrafy. Wzrasta liczba gatunków bydła po raz pierwszy od kredy i dzięki wielkiej wymianie międzyamerykańskiej gatunki północnoamerykańskie mieszają się z południowymi. Torbacze pozostają dominujące w Australii. Pojawiają się wombaty i kangury. Pojawiają się platypusy. Wraz ze zmianami klimatu tropikalna flora zostaje zastąpiona przez subtropikalne lasy i łąki. Europa Zachodnia wzbogaciła się o drzewa z rodziny brzóz i dębów oraz jesionów, a także drzewa igraste dalej na północ. Ziemia jest dotknięta stopniowym ochłodzeniem, a kręgowce nie są obojętne. Ewolucja trwa, ale jest coraz uboższa. Zmniejsza się liczebność ssaków kopytnych i odwrotnie. Duże, parzystokopytne radziły sobie znacznie lepiej, ponieważ były zadowolone z gruboziarnistej diety i lepiej radziły sobie z okresami niedoboru żywności. Mastodonty, te gigantyczne roślinożerne ssaki, rozmnożyły się i pojawiły się pierwsze słonie. Wszystkie te olbrzymy były ważnym źródłem pożywienia i pojawiły się nowe, większe ssaki mięsożerne. Większość fauny, która panowała pod koniec pliocenu, dziś już nie istnieje. Epoki lodowcowe w ciągu następnych kilku tysięcy lat odcisnęły swoje piętno na wielu z tych zwierząt. Niektóre były w stanie migrować do łagodniejszych szerokości geograficznych, podczas gdy inne zostały skazane na wyginięcie. Nawet jeśli zimy nie były ostrzejsze niż obecnie, różnica polegała na tym, że lato już nie istniało. Dokładna liczba zlodowaceń w tym okresie jest przedmiotem dyskusji. Wyraźnie zidentyfikowano 4 główne zlodowacenia, oddzielone okresami międzylodowcowymi. Było to zlodowacenie Gunz od 760 tysięcy do 530 tysięcy lat temu, zlodowacenie Mindel od 650 tysięcy do 350 tysięcy lat temu, zlodowacenie Ries od 300 tysięcy do 120 tysięcy lat temu i zlodowacenie Worm od 80 tysięcy do 10 tysięcy lat temu. Ważny szczegół w historii Ziemi odróżnia tę epokę lodowcową od innych. Człowiek jest teraz w centrum zlodowaceń. W rzeczywistości to właśnie dzięki tym epokom lodowcowym rozpoczęła się wielka przygoda człowieka. Zmiany klimatu oznaczają niższy poziom mórz. Nie jest to tragedia dla ludzkości, ale otwarcie drzwi do naszego przodka z kontynentu afrykańskiego, Homo erectus, do podróży na północ. W Europie każdej zimy jest coraz zimniej. Lasy usychają z braku wody. Lasy dębowe ustępują miejsce zimnym, suchym stepom. Stada zwierząt, które wciąż przemierzają równiny, poszukiwaniu mchu i porostów, są darem niebios dla ludzkich plemion żyjących w Europie.
za pomocą swoich prymitywnych narzędzi łapią młode zwierzęta i zabierają dorosłe, które już zdechły. Z biegiem lat nadchodzi ekstremalne zimno. Temperatury spadają do minus 30 stopni Celsjusza. Lodowce rozciągają się aż do Szkocji i północnej Holandii. Plemiona ludzi, które być może zapuściły się tak daleko, powróciły w poszukiwaniu cieplejszych zim i temperatur. W tym czasie ogień wciąż im umykał. Pokrywa lodowa o grubości ponad 3000 metrów pokrywała Grenlandię, Amerykę Północną i Syberię. Cała woda użyta do uformowania tych lodowców spowodowała obniżenie się poziomu mórz o 100 metrów. Pojawiły się nowe lądy. Ludzie zamieszkujący kontynent afrykański mają teraz nowe perspektywy. Europa i jej stada reniferów były tym bardziej atrakcyjne, że lasy tropikalne nie wytrzymały upałów, a sawanny i pustynie zdobiły teraz krajobraz. Zlodowacenie trwało około 80 tysięcy lat, aż rozpoczęła się era interglacjalna, w której klimat ocieplał się przez około 20 tysięcy lat. Do tej pory cykl ten powtórzył się czterokrotnie. Należy powiedzieć, że najczęstszym stanem naszej planety w ciągu ostatnich kilku milionów lat było zlodowacenie. W trakcie tych zlodowaceń człowiek był w stanie się przystosować. Chronił się przed zimnem. Zlodowacenie otworzyły przejścia w morzu, a człowiek nadal podróżował przez zlodowacenie i deglacjację. Wydarzeniem, które na zawsze zmieniło jego związek z klimatem, było udomowienie ognia 400 tysięcy lat temu. Od tego momentu przeniknął on do zimnych regionów. Mogli teraz zakładać obozy, budować schronienia i chaty. Mogły żyć na stare, zamarzniętej ziemi, a ich środki grzewcze były zawsze pod ręką. Po epoce lodowcowej, trwającej ponad 90 tysięcy lat, ostatnie wielkie zlodowacenie rozpoczęło się 21 500 lat temu i trwało około 10 tysięcy lat. Pod koniec tego okresu Ziemia przeszła głębokie zmiany. Jej średnia temperatura wzrosła o około 4 stopnie. Gigantyczne pokrywy lodowe, które niegdyś pokrywała dużą część północy, aż do Belgii w Europie, stopiły się. Poziom mórz podniósł się o ponad 100 metrów. Flora uległa radykalnej transformacji, a globalny obieg wody uległ intensyfikacji. Ponad 20 tysięcy lat temu klimat Ziemi był stabilny. Poziom CO2 w atmosferze był stosunkowo niski. Było zimno, a poziom oceanu był znacznie niższy niż obecnie. 19 tysięcy lat temu niewielki obszar na północy zaczął się ocieplać, podczas gdy południe pozostało zimne i prawie wcale się nie zmieniło, poziom CO2 jest nadal niski, a pokrywy lodowe nie przemieszczają się. Ta ewolucja północy jest niewątpliwie spowodowana zmianami orbitalnymi, które latem przybliżyły Ziemię do Słońca, podczas gdy południe pogrążyło się w cieniu. Kontynenty koncentrują się na północy, na wysokich szerokościach geograficznych. To właśnie tam uformowały się pokrywy lodowe. Nawet najmniejsze ocieplenie rzędu ułamka stopnia wystarczy, aby spowodować stopienie dużej ilości lodu. Następnie słodka woda wpływa do Atlantyku. Atlantyk jest jak korytarz oceaniczny. Łączący dwa bieguny przenosi ciepłą wodę z międzyzwrotnikowego Atlantyku daleko na północ. Po dotarciu do strefy polarnej woda ta traci ciepło na rzecz atmosfery, staje się gęstsze i opada na głębiny, a następnie płynie na południe. Cyrkulacja ta przynosi ciepło z półkuli południowej na półkulę północną. Jeśli jednak napływ lżejszej, słodkiej wody wystąpi na północnym Atlantyku, ciepło na południu mogło się nagromadzić, a północ się ochłodziła. Zjawisko to może wyjaśniać, dlaczego 17 500 lat temu sytuacja uległa zmianie. Temperatury na południu wzrosły, a północ się ochłodziła. Poziom CO2 w atmosferze rośnie powoli. Po 1500 latach temperatury na północy również zaczynają ponownie rosnąć, wraz z ilością atmosferycznego CO2. Tym razem 16 tysięcy lat temu ocieplenie objęło wszystkie szerokości geograficzne i strefy. Poziom atmosferycznego CO2 rósł w szybszym tempie. Według badań naukowych ocieplenie na półkuli południowej spowodowało masowe odgazowanie Oceanu Południowego, uwalniając ogromne ilości dwutlenku węgla. Przed 10 tysiącami lat ocieplenie osiągnęło swoją ostateczną wartość. Poziom dwutlenku węgla w atmosferze ustabilizował się. W ciągu następnych 4 tysięcy lat pokrywy lodowe będą się cofać. Ten scenariusz może zapowiadać przyszłość naszej planety, jeśli zostanie ona poddana kolejnemu epizodowi ogromnego ocieplenia. W ciągu zaledwie 3 stuleci działalność człowieka wyprodukowała i uwolniła do atmosfery
o 30% więcej dwutlenku węgla niż podczas ostatniej deglacjacji, która trwała 10 tysięcy lat. Przez nieco ponad 10 tysięcy lat Ziemia znajdowała się w okresie interglacjału, określanym jako ciepły okres, znany jako holocen. Topnienie lodowców spowodowało podniesienie się poziomu mórz do obecnego poziomu 6 tysięcy lat temu. W tym czasie Morze Czarne zaczęło się wypełniać. Pokrywy lodowe stopniowo topniały, a ląd, który był pod nimi ukryty, został uwolniony od lodu i wydostał się na powierzchnię. Umiarkowana fauna i flora odzyskała środkowe i wysokie szerokości geograficzne. Te, które były przystosowane do zimnego klimatu, zajęły inne nisze ekologiczne. Wzrost temperatur w okresie interglacjału nie pozostał bez konsekwencji. W strefach tropikalnych zwiększają się opady deszczu, co prowadzi do górczenia się pustyń. Podnoszący się poziom mórz izoluje Wyspy Brytyjskie od kontynentu europejskiego, przesuwając obszary nadające się do zamieszkania na północ. Podczas gdy flora i fauna nie zmieniały się znacząco, rozmieszczenie gatunków uległo zmianie. Stada dużych roślinożerców opuściły tropiki, ponieważ zostały one zaatakowane przez rozległe obszary leśne. Obecnie są one zainteresowane sawannami, które pojawiły się na północnych i południowych pustyniach. Na półkuli północnej i w Australii megafauna staje się coraz mniej obecna. Duże ssaki są dotknięte falą wymierania. Zniknięcie mamutów i innych dużych roślinożerców miało wpływ na klimat. Kiedy zwierzęta te były obecne 12 tysięcy lat temu, emitowały 9,6 miliona ton metanu. Rocznie, gdy zniknęły poziom metanu w atmosferze spadł, a wraz z nim efekt cieplarniany, powodując ochłodzenie planety. Mamut był niezwykłym zwierzęciem. Blisko przypominał dzisiejsze słonie. Miał dużą głowę z trąbą i masywne ciało z czterema filarowymi kończynami. Największe gatunki osiągały od 6 do 8 ton. W trakcie ewolucji przystosowały się do epok lodowcowych i fal zimna. Rozmiar ich uszu i ogonów znacznie się zmniejszył. Włosy, najbardziej narażone na szok termiczny, mogły osiągać metr długości. Ich wełna była 6 razy grubsza niż ludzki włos. Ich wysoko rozwinięte zatoki umożliwiły im przetwarzanie ogromnych ilości zimnego powietrza. Ich wydatne kły mogły sięgać nawet 5 metrów, stanowiąc idealne narzędzie do wybłukiwania trawy zakopanej pod śniegiem. Nie tylko mamuty zostały dotknięte falą wymierania. W Australii znikają duże gatunki gadów i torbaczy. W Ameryce Północnej megafauna również nie została oszczędzona. Mastodonty, krewni mamutów i słoni, nagle znikają. Wielkie leniwce lądowe, które urosły do rozmiarów krów, nie przetrwały. W rodzinie dużych drapieżników nie ma już amerykańskiego geparda, tygrysa szablozębnego i amerykańskiego lwa. Gigantyczne pancerniki, gigantyczne niedźwiedzie i gigantyczne bobry również zniknęły. Ulubione zwierzęta człowieka, roślinożerne ssaki, żywiące się drewnem, tak jak antylopy również, znikają z Ameryki Północnej. Ta megafauna ma długą żywotność, niski wskaźnik śmiertelności i powolny wzrost populacji. Niewiele drapieżników jest w stanie zaatakować dorosłe osobniki. Niemniej jednak megafauna jest bardzo wrażliwa na zmiany klimatu. Pojawienie się i rozprzestrzenienie wczesnego człowieka zbiegło się w czasie z początkiem fali wymierania. Mamut to zwierzę, które zapewnia ludzkości wszystko, czego potrzebuje. Kość słoniową na narzędzia, kości do budowy chat, futro do okrywania się i ochrony przed zimnem, mięso jako pożywienie, a nawet tłuszcz do podtrzymywania ognia. Dlatego człowiek nie zawahał się polować na tego giganta historii, przyczyniając się do jego zniknięcia. Jednak człowiek i polowanie nie były jedynymi czynnikami, które przyczyniły się do zniknięcia mamutów. Mamuty były wyjątkowo dobrze przystosowane do zimna. Globalne ocieplenie podczas holocenu spowodowało ewolucję stepów porośniętych trawą i krzewami, w lasy iglaste i regiony tundry. Chociaż mamuty były roślinożerne, ich uzębienie prawdopodobnie nie było przystosowane do spożywania ilości drzew. Niektóre gatunki, takie jak mamut włochaty z grubym futrem, które utrzymywało ciepło nawet w mroźnym klimacie, mogły wymrzeć z powodu hipertermii, podczas gdy inne, takie jak żubry, przystosowały się do zmian klimatu. Wzrost temperatury na Ziemi nie był dla nich zrównoważony. Od
czasu odkrycia epoki lodowcowej w XVIII wieku ludzkość zastanawia się, czy epoka lodowcowa może powrócić. Ziemia znajduje się obecnie w okresie międzylodowcowym. Okresowy i naprzemienny charakter okresów lodowcowych i międzylodowcowych jest obecnie dobrze ugruntowany, podobnie jak nieuchronny powrót epok lodowcowych. Od samego początku na klimat Ziemi wpływały gazy cieplarniane i wymuszenia astronomiczne. To ostatnie wynika z powolnych zmian nachylenia osi Ziemi i kształtu jej orbity. Zlodowacenie na półkuli północnej w epoce czwartorzędu są przerywane zmianami skośności. Pierwsze epoki lodowcowe między 3 a milionem lat temu występowały w regularnych cyklach co 41 tysięcy lat. W ciągu ostatniego miliona lat okresowi wzrosła do 100 tysięcy lat. Pokrywy lodowe przechodzą od deglacjacji do zlodowacenia, gdy wymuszenia astronomiczne przekraczają próg krytyczny i odwrotnie. 420 tysięcy lat temu okres międzylodowcowy trwał prawie 30 tysięcy lat, zamiast zwykłych 10 tysięcy, ponieważ wahania astronomiczne nie były wystarczająco silne, aby odwrócić system. Ziemia nadal znajduje się w tej sytuacji i możliwe jest, że okres międzylodowcowy, w którym obecnie się znajdujemy, utrzyma się naturalnie przez kolejne 50 tysięcy lat, jak cykl węglowy pozostanie niezakłócony. Badania cyklu węglowego w skali ostatniego stulecia pozwoliły nam lepiej zrozumieć, jak on działa. Jedną z wysuniętych teorii jest hipoteza powrotu do początkowego stanu naturalnego, tylko dzięki erozji skał krzemionowych, które stanowią dużą część skorupy ziemskiej. Erozja nasila się w gorącym i wilgotnym klimacie. Erozja pochłania CO2, przekształcając go w węgiel zasadowy. W rezultacie zmniejsza się kwasowość oceanów. Jest to naturalny czynnik, który z pewnością utrzymał ciekłą wodę na powierzchni Ziemi przez ponad 4 miliardy lat. To teoretyczne podejście nie uwzględnia wpływów cyklu węgla organicznego. Znaczna część tego pierwiastka jest zakopana w formie organicznej, co znacznie komplikuje jego dynamikę. Ewentualny powrót epoki lodowcowej nie jest zatem możliwy do przewidzenia od razu, najwcześniej za 50 tysięcy lat. Czy myślisz, że do tego czasu ludzkość znajdzie sposoby na przystosowanie się do nowej epoki lodowcowej?